dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Dzisiaj będziemy mówić o wirtualnej rzeczywistości, ale o jak najbardziej prawdziwych pieniądzach. A naszym gościem będzie pan Remigiusz Kopoczek, pan prezes zarządu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zarządu jakiej firmy? ARP Games, to jest spółka córka spółki Skarbu Państwa Agencji Rozwoju Przemysłu, której też udziałem ma Starostwo Powiatowe w Cieszynie i Uniwersytet Śląski za pośrednictwem swojej spółki celowej Spinus. Także to jest jakby taki byt. I współpracujecie z tymi wszystkimi podmiotami. Dokładnie. Stąd też i nasza siedziba jest właśnie w mieście Cieszynie. To zapytam o współpracę najpierw z Uniwersytetem Śląskim. Jak się odbywa, jak przebiega i na czym polega? Taka jakby praprzyczyna działalności naszego akceleratora, bo taka jest jakby pełna nazwa, wzięła się stąd, że na Uniwersytecie Śląskim w 2011-2012 roku pojawiła się inicjatywa stworzenia kierunków i specjalności związanych z projektowaniem, tworzeniem gier wideo. Między innymi w Cieszynie. Miałem to szczęście uczestniczyć w pracach nad utworzeniem tego kierunku, jego rozwinięcia przez kilka lat. I w Cieszynie zebrała się stosunkowo największa grupa młodych ludzi w Polsce, którzy zaczęli różnego rodzaju tworzyć produkty właśnie związane z grami, czy to prototypy, czy to jakieś wersje demonstracyjne. No i tak by konsekwencją tego pojawiła się inicjatywa, żeby spróbować stworzyć miejsce, w którym mogliby te swoje pomysły przekuć na biznes, na działalność już czysto komercyjną, czyli tworzyć gry już jakby dla rynku. Ale nie trzeba kończyć projektowania, nie, gier, absolutnie, żeby przyjść nie, do Was i powiedzieć, że mam pomysł. Nasz akcelerator działa w formule otwartej, czyli można się do nas zgłosić w zasadzie każdy, kto ma pomysł na grę i no, przynajmniej jakieś podstawowe umiejętności. To jest jednak by wymóg. Jakie koniecznie umiejętności? Tworzenia gier, mówiąc ogólnie, nie jest to jakby zdefiniowane, co to do końca jest. Z reguły to są i kwalifikacje zarówno graficzne, informatyczne, trochę i muzyczne. I literackie również, tak więc to są jakby zespół cech, których trzeba jakby zebrać i w formie, czy to w formie zespołu, czy to w indywidualnych cechach. I od razu po zgłoszeniu dostaje ktoś 100 tysięcy złotych i będzie mógł tworzyć grę. Nie wygląda tak dobrze. Jak przebiega proces? Proces jest kilkuetapowy. Po pierwsze, co pół roku mniej więcej ogłaszamy nabór, do którego może przystąpić zespół składający się co najmniej z dwóch osób. Nie przyjmujemy zgłoszeń jednoosobowych. To wynika z czystego pragmatyzmu, ponieważ z praktyki wiemy, że projekty, których jest więcej niż jedna osoba, z reguły lepiej się rozwijają. Jest burza mózgów, więcej osób jakby stara się coś tam włożyć swojego i te projekty są dużo lepiej realizowane. Dwie głowy to nie jedna, dokładnie, to zawsze cztery kule. To przysłowie jest akurat w tym momencie bardzo adekwatne. I jeżeli chodzi o pierwszy etap, to zgłoszenia co pół roku i na bazie tych zgłoszeń komisja konkursowa, która się składa z ekspertów z branży gier. Pan również w niej zasiada? Ja w tej właśnie komisji nie uczestniczę z wielu przyczyn, ponieważ no, sam jestem wykładowcą akademickim, a często składają się do nas studenci, no, więc wolałem się wyłączyć z tej procedury. A to są osoby z firm, które mamy podpisane umowy partnerskie i jako fachowcy oceniają potencjał danego pomysłu. Z tej listy ocen, którą tworzą nasi jurorzy, tworzymy listę rankingową i zapraszamy później do 10 zespołów na taki etap pierwszy, który nazywamy etapem akceleracyjnym trwający 3 miesiące. I w trakcie tych 3 miesięcy coś? W trakcie tych trzech miesięcy zespół jest jakby poddany takim dosyć intensywnym pracom. Po pierwsze, przydzielamy dla takiego zespołu mentora. To jest również osoba z branży gier. Najbardziej zbliżona do koncepcji projektu, tak żeby doświadczenie tej osoby wspierało zespół właśnie w tym procesie produkcji. I czy już jakiś zastrzyk finansowy jest też? Tak, i dodatkowo to zależy od jakby formy zgłoszenia, ponieważ przyjmujemy zespoły, które nie mają formalnej działalności gospodarczej, a również te takie, które mają jakąś firmę, spółkę. Więc jeżeli to są osoby, które, nazwijmy to cywilne, czyli nie posiadające firmy,
to udzielamy im wsparcia w formie stypendialnej. I to wsparcie stypendialne wynosi do 20 tysięcy złotych na zespół. Mhm. Przy czym per osoba, ponieważ to jakby regulują przepisy prawa, to jest około 1800 zł brutto na osobę na miesiąc. Więc to tak wychodzi. Przy założeniu, że średni skład zespołu to jest około 3 Przez osoby. Te 3 miesiące ktoś tak. pracuje nad tym projektem. Pod opieką mentora. Oprócz tego oczywiście to nie jest tylko ta działalność taka jakby rozdawnictwa pieniędzy, ponieważ prowadzimy również szkolenia dla tych zespołów z różnego zakresu. Głównie to są szkolenia biznesowe, prawne, marketingowe, ale również takie czysto wizerunkowe, ponieważ mają często młodzi ludzie duży problem, muszą stanąć przed audytorium i coś powiedzieć. Ja nie mam pomysłu na grę, ale chętnie stanę przed audytorium. Tylko muszę się dogadać z kimś, kto ma pomysł. No to są właśnie tak. te cechy, które się wzajemnie powinny uzupełniać w takim zespole. Są też te cechy, staramy się u tych osób, które w danym zespole mają większe jakby skłonności do tego, aby występować publicznie, przygotowywać do takich wystąpień na przykład też. Ale sprawy czysto biznesowe też są bardzo mocno poruszane po to, żeby na przykład model biznesowy, który muszę przedstawić później na kolejnym etapie, już był bardziej dopracowany, przemyślany i tak dalej. No i po tych 3 miesiącach następuje druga ocena. Mhm. Ta sama komisja? Ta sama komisja sprawdza postępy, na ile projekt ewoluował, jakie są konkluzje. Mentorzy składają swoje opinie na ten temat. Zespoły zresztą też. Mhm. Chcemy wiedzieć, jaka jest ich opinia na temat naszego programu. No i z tych ocen znowu tworzymy listę rankingową, w której jakby staramy się potem wyłonić te zespoły, które jakby otrzymują kolejną transzę pieniędzy od nas na dalszą działalność. Ile? I w gotówce jest to do 50 tysięcy złotych. Plus, to już liczę. Dostanę najpierw 20, na pół to około 10 plus 25. Dobrze, to brzmi to bardzo dobrze. Dla tych młodych ludzi to jest dużo pieniędzy, niemniej jednak później się okazuje, że to jest jakby kolejna jakby tutaj nasza rola, że te środki są niewystarczające na wyprodukowanie gry. Ponieważ przeciętny budżet takiej gry, nazwijmy to niezależnej, tak? Specjalne określenie na tego typu produkcje są gry indie, a skrót od independent. I te gry, średni budżet w tej chwili w Polsce to jest około 250-300 tysięcy złotych. Mhm. A wracając do tej komisji, ta komisja ponownie rozpatruje, patrzy jak projekt ewoluował i wtedy już jest rozstrzygnięcie, tak? Wtedy tworzymy listę rankingową, ponieważ my do końca jeszcze sami nie wiemy, to musimy otrzymać informację od zespołu, czy ten zespół czuje się na siłach i czy warunki finansowe, które oni jakby są w stanie tutaj przedstawić i zrealizować, czy są dla nas korzystne. Ponieważ jakby ostatecznym celem Agencji Rozwoju Przemysłu nie jest dopłacanie do tego przedsięwzięcia, ponieważ to nie są środki unijne, dotacyjne itd. To są środki czysto, to jest kapitał własny agencji i stara się ta agencja jakby pilnować, żeby zwrot inwestycji w pewnym momencie nastąpił. Także docelowo program ma być samofinansujący się. Takie jest założenie. Stąd też patrzymy też pod kątem jakby potencjału poszczególnych zespołów, który z tych zespołów ma największe szanse odnieść sukces rynkowy. Czy te gry, które zaproponowali nam, są w danym momencie oczywiście, bo tego nikt nie jest w stanie przewidzieć do końca, nośne na rynku. Jakie mają potencjał? Ci, którzy w poprzednich edycjach zdobywali, jestem ciekaw, jak się potoczyły ich losy. Pierwsza ten sukces edycja, rynkowy też się pojawił? Pierwsza edycja miała miejsce tak naprawdę w roku 2017. Początkiem roku ogłosiliśmy, na przełomie 2016 i 2017 ogłosiliśmy pierwszy nabór. No, ostatecznie umowy podpisane zostały w kwietniu 2017 roku i przystąpiło tam wtedy 8 zespołów do
do tego pierwszego naszego konkursu. I z tych 8 ostatecznie wybraliśmy 3 zespoły, które w tej chwili mają już zarejestrowane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie są zarejestrowane w siedzibie naszego akceleratora. I tak jak panowie widzieli, tutaj już trwają prace nad tymi grami. Zresztą na ekranie właśnie są właśnie te przykłady tych gier, które są właśnie produkowane. No i mam nadzieję, że dowieziemy te projekty do końca w pierwszej połowie roku 2019. Może nie wszystkie, ale na pewno dużą część z nich. Więc jakby takie założenie jest, żeby na etapie już tym drugim, w którym zespoły otrzymają tą większą sumę pieniędzy, podpisujemy wtedy umowę już ze spółką, czyli te osoby, które do nas się zgłosiły, jeżeli nie miały tej działalności, tej firmy swojej założonej, zakładają spółkę i dopiero my z tą spółką podpisujemy umowę na dalsze finansowanie projektu. I ta umowa jest w formie pożyczki, te pieniądze są już w formie pożyczki, która jest zwrotna z przychodów ze sprzedaży gry. Ale czyli te pierwsze 20 i później 50 dni? Te pierwsze 20 nie są zwrotne, te 50 dalsze już są zwrotne. Tak? Czyli te 20 to jest, traktujemy to w formie takiego testu troszeczkę sądowania tych zespołów pod kątem komercyjnym i takim czysto organizacyjnym, czy one podołają tym zadaniom. A jeżeli uznamy, że po ocenie tych zespołów rokują, no to wtedy dopiero inwestujemy dalej, ale to już są pieniądze zwrotne. Tak? Czyli 2 razy do roku można się do was zgłosić. Dokładnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej. Tak jest. Wszystkie osoby, które w poprzednich edycjach zostały nagrodzone, dostrzeżone, też można te projekty zobaczyć. Tak, tak? Jest na stronie internetowej jakby wykaz projektów, które były wsparte. Łącznie z dokumentacją. Na tyle, na ile zespoły i my, oczywiście to jest objęte często tajemnicą przedsiębiorstwa jednego lub drugiego, w zależności kto reprezentuje ten projekt, ale część rzeczy jest chroniona. Rozumiem. Wiem, że był pan ostatnio w Niemczech, był pan również w Stanach Zjednoczonych. Czy te podróże miały związek z działalnością firmy? Wizyty za granicą są dosyć istotne, ponieważ w przypadku Niemiec odbywają się tam największe na świecie, a jedne z największych na świecie i największe w Europie targi gier komputerowych Gamescom. I staramy się co roku zespoły, które mają najbardziej dobrze dopracowany prototyp, prezentować na tych targach. Razem z Fundacją Indie Games Polska, która wspiera młode zespoły w Polsce, organizujemy stoisko na tych targach. No i te młode zespoły mają tam swoje miejsca i mogą się zaprezentować. A Stany? A Stanach Zjednoczonych odbywa się dosyć istotna impreza. To są w zasadzie 2 razy do roku. Tam jest dosyć dużo imprez, ale ta konkretna to był PAX West. To są targi, które gromadzą właśnie w dużej mierze gry niezależne, głównie amerykańskie. I my z racji tego, że rynek jest jakby ogólnoświatowy, nasze firmy sprzedają 90% ponad produkcji poza granicami Polski, no, szukamy również wydawców, inwestorów dla naszych zespołów stamtąd, więc nie tylko koncentrujemy się tutaj na rynku polskim, ale na w zasadzie całym globalnym rynku. Tak się zastanawiam trochę nad pomysłem gry komputerowej, tak myślę, że może trzeba byłoby zajrzeć do lektur szkolnych i może dzięki temu też coś wydobyć i byłoby to z pożytkiem dla uczniów, rodziców, nauczycieli, może dla systemu szkolnictwa też. Gry edukacyjne są jednym z najtrudniejszych gatunków. To przyznam szczerze, że dobre gry edukacyjne to jest naprawdę taki jednorożec. Nie da się ich za wiele jakby znaleźć. Wynika to z prostej jakby takiej zależności. Otóż młodzi ludzie szukają w grach rozrywki, więc połączenie rozrywki z nauką nie jest taką sprawą łatwą. Niemniej jednak takie projekty powstają. Ale
Gry niosą ze sobą cały szereg różnego rodzaju emocji, łatków poznawczych i tak dalej. To tak, jest jakby kulturotwórcza rola gier jest jak najbardziej. Choćby nasz Wiedźmin, który jest jakby bardzo znaną grą na świecie, przyczynił się do w wielu sytuacjach do bardzo zaskakujących historii. Otóż w wielu krajach, gdzie Polska nie była kompletnie kojarzona, nikt nie wiedział, gdzie ten kraj się znajduje. Nagle właśnie okazało się, że słowiańszczyzna, słowiańskość zaczyna być interesujące i nagle te kraje właśnie z Europy Centralnej są odkrywane. Myślę tu o Chinach na przykład. Tak? Dla Chińczyków byliśmy... Wiedźmin? Tak, tak, no, tak, właśnie Wiedźmin. To jest jak pytam Chińczyków, bo często tam byłem. Dziady część druga w Chinach, to też jest ciekawe. No są grupy, które czytają Herberta w oryginale czy Mickiewicza, ale to nie jest może jakaś specjalnie wielka liczba osób stamtąd, ale właśnie trzy rzeczy, które są jakby znane. To nasz Lewandowski, Chopin, tak? No i właśnie Wiedźmin. Także to są jakby trzy takie kompletnie ze sobą niezwiązane obszary, w których nagle się okazuje, że nasza kultura i w zasadzie gry trzeba już jako element kultury traktować, mają jakieś znaczenie. Zapytam o dwie rzeczy na koniec. O pana doktorat i czy ma przełożenie na gry? I o to, że wprowadzał pan internet w naszym regionie. Więc zacznijmy od tego doktoratu. Czy to jakoś się przekłada, koresponduje z tym, co doktorat pan robi był teraz? Interdyscyplinarny z zakresu z jednej strony badania osób z dysleksją, ale z drugiej strony wykorzystywałem do tego podoktoratu dosyć innowacyjne, jak w tamtym czasie, urządzenie do analizy ruchu oczu. Powstałe w grupie pana profesora Obera z Politechniki Śląskiej, który zresztą w Cieszynie też pracował na Uniwersytecie Śląskim. To urządzenie było bardzo nowoczesne i potrafiło mierzyć ruchy kątowe oczu z prędkością 8000 Hz, także dosyć szybko. No i doktorat jakby dał mi takie dosyć duże rozeznanie w procesie badawczym takim czysto naukowym. A internet w naszym regionie? Internet to jest sprawa dosyć zaskakująca i dla mnie to była duża przygoda życia. Otóż będąc studentem, mój kolega z liceum emigrował do Stanów Zjednoczonych i w liście pisanym na kartce jeszcze. Wysłanym przez pocztę? Pocztą? Tradycyjną pocztą napisał mi, że jak będziesz miał w Polsce internet, to jest mój adres e-mailowy. To był w roku 93. A pan zapytał, czy to chodzi o fax? Czy... Nie, to już byłem zorientowany, co to jest. Starałem się śledzić na bieżąco w prasie i w książkach o co nieco. No i postanowiłem, że tak, mój drogi, będę miał ten adres e-mailowy. I zacząłem szukać firmy, która takie usługi świadczy. Szczęście było takie, że firm w Polsce działających wtedy były raptem dwie. Jedna była w Warszawie, a druga mieściła się w Bielsku. No i pojechałem do Bielska. Chyba jako jeden z pierwszych ludzi z ulicy tam wszedłem i poprosiłem, że chcę wysłać e-mail. I tak się zaprzyjaźniłem z prezesem tej spółki, że zaproponował mi, żebym otwierał węzeł internetowy w Cieszynie. No i przez kolejne kilka lat podłączałem wszystkie zakłady duże pracy, łącznie z Uniwersytetem Śląskim, wtedy filią w Cieszynie, do węzła, którego byłem administratorem. Wtedy Telekomunikacja Polska nawet nie myślała o tym, że będzie świadczyć takie usługi. No, pionierskie czasy, tłumaczenie, co jest w spółce Celma. W spółce Celma mieliśmy swego czasu, czy miałem taką prezentację na sali, chyba to była stołówka, tego nie pamiętam. Dyrekcja Celmy zorganizowała całe zebranie. Przyszło około 300 pracowników. Ja z tym swoim modemem jeszcze wdzwanianym, komputerem. Wszystkie to przyniosłem. No i tych stron internetowych wtedy w Polsce nie było za wiele. Istniała co najwyżej Wirtualna Polska, wtedy się nazywało to jeszcze Centrum Nowych Technologii. Z panem Borzestowskim na IRS-u żeśmy pisali, bo w sumie w użytkowników w Polsce było jakieś tam wtedy 3000. I pokazywałem właśnie wtedy państwu na ekranie stronę internetową NASA, ponieważ to było takie, wydawało się wtedy kosmiczne, tak. Słyszałem, że przemysł, który zajmuje się powstawaniem gier, jest chyba najbardziej dochodowym, więc chyba dobrze, że powstał tutaj też w Cieszynie taki ośrodek jak
Jest to bardzo dochodowa działalność, oczywiście od pewnego momentu, ponieważ sama produkcja gry jest bardzo kosztowna i czas, który się na niej zarabia, jest relatywnie krótki do czasu produkcji. Wiele projektów niestety jest niedochodowych, ale w skali ogólnej tak, to jest bardzo dochodowe działalność gospodarcza. W Polsce szacuje się, że jest zarejestrowanych około 400 firm, które tworzą gry na różne platformy. Z większych ośrodków jest Okręg Śląski, szeroko rozumiany, no a nasz Cieszyn, mam nadzieję, że tutaj też będzie do tej grupy szusował. W tej chwili mamy już 3 spółki, kolejne w drodze. Gry są często demonizowane, dlatego że tam jest dużo przemocy i poza tym uczestnik ma kilka żyć i później tak się wydaje młodemu człowiekowi, który się zagra za bardzo, że tak właśnie wygląda życie. A chyba tak nie jest. Jak pan sądzi? Co pan myśli? Naukowcy, którzy badają ten problem, oczywiście się spierają nad punktem, którym gry mogą być niebezpieczne. To tak jak ze wszystkim w życiu. Nadmiar zawsze szkodzi. To jest jakby złota reguła. Producenci gier bardzo dbają o to, żeby przede wszystkim poprawnie oznaczyć swoje gry. To jest jakby oznaczenie o nazwie PEGI. Mhm. PEGI i cyferka określa minimalny wiek gracza. Mamy PEGI 3, 12, 16, 18, więc tu w zasadzie rodzic, który jakby podejmuje decyzję o zakupie, doskonale wie, dla kogo jest gra adresowana. Stąd też trzeba najpierw mieć samemu zdrowy rozsądek, żeby to jakby przypilnować. A druga sprawa jest taka czysto kulturowa. Otóż gry stały się elementem życia młodych ludzi, tak jak kiedyś filmy i seriale w moim pokoleniu. Kiedyś telewizja była demonizowana również, czy MTV. I Bonanza. I MTV, które miało wszystkim mózgi. Niedozwolone treści. Tak. Ale jakoś żyjemy i funkcjonujemy w tym społeczeństwie, więc chyba to nie jest rzecz, którą się nie da oswoić w jakiś sposób. Niemniej jednak są też gry tak zwane poważne. To jest całkiem ciekawy obszar. To gry, które mają służyć czemuś szlachetnemu. Przykładem może być gra, która się nazywa Sea Hero Quest w Anglii, stworzona przez współpracy z firmą T-Mobile. Nie będę reklamował akurat, nie. Ale gra służy do diagnozowania demencji starczej i Alzheimera osób starszych. Prosta mechanika, w której gra się stateczkiem, porusza się po labiryncie kanałów. Trzeba zapamiętać drogę, tam mamy czasu mgłę, jakiś wiatr i tak dalej, który nam zaburza orientację. I co się okazało? W sytuacji, której zagrało w tę grę około 2 milionów ludzi, dane, które były pobrane jednocześnie z tej gry, pozwoliły na opracowanie metody diagnostycznej, która trwa do kilku minut. W sytuacji, kiedy zwykła, tradycyjna metoda jakichś badań przesiewowych trwa kilka godzin. Także grając grę, starsi ludzie jednocześnie dostarczyli materiału, a z drugiej strony gra informowała ich o tym, że być może mają jakieś kłopoty. I to są przykłady właśnie stosowania gier w bardzo różnych, często zaskakujących obszarach, czy to właśnie badań naukowych. Nie wiem, genetyka jest bardzo ciekawym obszarem, którym się gry stosuje. Badania ciał niebieskich i tak dalej, poszukiwania życia, białka i tak dalej. To są naprawdę bardzo dużo ciekawych projektów, no ale też i symulacje różnego rodzaju. Szkoli się pilotów, kierowców, obsługę różnych urządzeń. Więc gry generalnie nie szkodzą pod warunkiem, że się używa ich poprawnie. Tak samo jak nóż kuchenny jest użytecznym narzędziem, ale może być też niebezpieczny. Proszę Państwa, my nie musimy ani wylatywać w kosmos, ani jechać do Bielska, żeby wysłać maila, dzięki między innymi Panu. No i niektórzy grają w gry w Sylwestra, niektórzy grają w gry cały czas, a ja będę myślał o swojej grze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był Pan Remigiusz Kopoczek.